Nie za duży, ale... O nie. Ładnie wybarwiony. Silver Creek. Pięknie. Sam pyszczek. Ładnie. Ślicznie wybarwiony. W całkiem niezłej kondycji. Puszczamy. Poszedł. Tym razem chciałbym opowiedzieć Wam o serii kołowrotków LT model Exceller. I tutaj mam akurat egzemplarz w rozmiarze 1000. Jest to egzemplarz o świetnej wadze 180 gram. Jeśli chodzi o całą serię kołowrotków LT, jest to seria, która została bardzo dobrze przyjęta przez wędkarzy. Jest to seria kołowrotków lekkich i trwałych z opracowaną najwyższą technologią, jeśli chodzi o konstrukcję. W modelu Exceller mamy korpus wykonany z zajonu. Jeśli chodzi o hamulec, jest to hamulec ATD. Hamulec bardzo precyzyjny, co sprawia, że możemy bardzo precyzyjnie go ustawić w zależności od jakby gatunków ryb, ich wielkości, ich dynamiki, jeśli chodzi o odjazdy podczas holu. W modelu 1000 mamy ten mniejszy knop, który mi osobiście akurat przypadł do gustu i bardzo lubię, jeśli w kołowrotkach mniejszych rozmiarów jest tego typu knop. No i tutaj świetna praca hamulca w Exceller'ze, precyzyjnie ustawiony, ładny hol. No i dobra, wyciągamy rybkę, wypuszczamy i łowimy dalej. Hamulec ATD. Pięknie pracuje. Wychowujemy w stronę. Jeśli chodzi o rozmiar tego Excelera, czyli rozmiar 1000, jest to kołowrotek świetnie nadający się do łowienia wersji light, ultra light bądź nawet XUL. Przy gramaturze 180 gram, jeśli dobierzemy wędzisko lekkie, mamy wspaniały zestaw, niemęczący ręki, a na wyprawy nad rzekę bądź na, powiedzmy, łowiska specjalne, gdzie bardzo komfortowo możemy poddać lekkie przynęty do wody i bardzo precyzyjnie je zaprezentować. Ładnie. Dobrej kondycji. Ryba. Dużo frajdy. Fajny hol. No i co? Wypuszczamy.